Nadchodzi trzecia edycja Warsaw Shore. No ja kibicuję ogólnie moim wariatom, niech się trzymają, niech szaleją, fajnie, ogólnie coś tam też niby nas czeka, ale nie wiem, czy zawitamy po prostu tylko jako goście, żeby po prostu ich odwiedzić, wiadomo, naszą starą ekipę, naszą starą rodzinkę, no ja ogólnie trzymam za nich kciuki. A komu ty byś rekomendowała udział w Warsaw Shore, bo teraz wciąż trwają castingi? Wiesz co, no właśnie my ogólnie z Pawłem zostaliśmy królem i królową castingu, że tam będziemy w sumie i tam będziemy pomagać MTV. No, kogoś się tam znajdzie. Na pewno będę chciała próbowała znaleźć kogoś pozytywnie. Czyli coś w podobie do mnie. Na pewno tak, ale na pewno nie chciałabym też nikogo wymieniać z mojej ekipy, bo jednak się do nich przyzwyczaiłam i szkoda by było, bo wiem, jaki to by był ból nagle stracić taką szansę.